Jest mi niezmiernie miło powitać przybyłych na piknik gości. Witam pana Wiesława Gołaszewskiego, wójta gminy Płaskiej. Witam pana Łukasza Gieczewskiego, dyrektora delegatury w Giżycku Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy. Witam pana Wojciecha Szostaka, nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów. Witam panią Ewę Janewicz, prezesa Augustowskiej Organizacji Turystycznej. Przede wszystkim witam wszystkich uczestników naszego pikniku, naszych partnerów, bez których nie dalibyśmy rady, oraz oczywiście zaproszone media. Dziękujemy, że z nami jesteście. W szczególny sposób chcę powitać pana Mirosława Markowskiego, dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, który jest organizatorem dzisiejszego pikniku. Panie dyrektorze, proszę o zabranie głosu. Szanowni państwo, serdecznie witam was wszystkich na pikniku, który organizują Wody Polskie, a ten piknik jest takim piknikiem drugim już z kolei zorganizowanym przez Wody Polskie. Serdecznie witam wszystkich państwa. Piknik ten jest z natury edukacyjny, bo chcemy młodzież i dzieci uczyć zachowania nad wodą i co mają czynić, jeżeli w razie jakiegoś niebezpieczeństwa. Ten piknik jest, jak wspomniała pani Agnieszka, zorganizowany na śluzie Paniewo. Śluza ta jest położona między dwoma jeziorami, między jeziorem Krzywym i Paniewo. I jest, jak widzicie, położona w takim bardzo pięknym miejscu w otoczeniu Puszczy Knyszyńskiej, lasów Augustowskiej, przepraszam bardzo, bo pochodzę z Puszczy Knyszyńskiej. I Wody Polskie starają się czynić wszystko, żeby ta perełka architektury wodnej wyglądała i przyciągała turystów. Robimy remonty budowli, śluz, budynków, wodomistrzówek i chcemy, żeby ta śluza była, śluza nie tylko, ale i kanał augustowski przyciągał przez cały rok wszystkich użytkowników, nie tylko latem. Życzę państwu przyjemnej zabawy i zapraszam za rok, bo za rok będziemy organizować trzeci turę spotkań i prawdopodobnie będzie to zorganizowane na śluzie Przeliś. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. O zabranie głosu proszę wójta gminy Płaska, pana Wiesława Gołaszewskiego. Dziękuję bardzo. Witam państwa również serdecznie i gorąco, mimo że może dzisiaj nie jest gorąco. Tutaj w Paniewie, przy śluzie Paniewo, na kanale augustowskim. Chcę podziękować właśnie tutaj panu dyrektorowi spółki Wody Polskie i wszystkim, którzy tutaj przyczynili się do tego, że ten piknik może się odbyć. Mam nadzieję, że tego typu imprezy właśnie, jak ten piknik, podobne imprezy na kanale augustowskim, tutaj w Puszczy Augustowskiej, będą upiększały, będą uatrakcyjniały to miejsce. Samo w sobie to miejsce, czy na całej długości kanał augustowski, jest tak pięknym obiektem hydrotechnicznym myśli, budowlanej myśli właśnie polskiej i tak pięknie gdyby wkomponowanym w to tło, że chyba nie trzeba tego zachwalać. Każdy, kto choć częściowo zwiedzał, widział, przemierzał ten kanał augustowski, przepływał przez, odbywał śluzowania, wie, jak pięknie zostało to wszystko odrestaurowane, odtworzone. Na końcu polskiej drogi wodnej jest Skurzyniec, jest piękna śluza graniczna, która jest jedyną w Unii Europejskiej śluzą rzeczną. To jest szczególne, jak takie wyróżnienie i szczególne miejsce. Mam nadzieję, że tego typu imprezy będą wydłużały, będą wpisywały się w ten program atrakcji turystycznych w tej ziemi. Jak widać, może nie jest łatwo gdyby wpisać się w to, bo aura nie zawsze nam sprzyja, ale próbujmy. Może akurat rozbudzimy te nowe kierunki turystyki, jakieś podniesiemy ich jakość, atrakcyjność, choćby właśnie takimi imprezami. Także dziękuję bardzo za tę organizację, za tę imprezę właśnie w tym miejscu, tutaj w Puszczy Augustowskiej, gminie Płaska, nad kanałem augustowskim i zachęcam wszystkich do zabawy, do tego, byście korzystali z tego miejsca, z tej okazji, w sposób taki dla siebie miły, radosny. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego, dobrej zabawy, a mówię organizatorom, dziękuję bardzo za przygotowanie tej imprezy.
Dziękujemy bardzo, panie wójcie. Szanowni państwo, ta impreza, już jak pan wójt wspomniał, nie mogłaby się odbyć bez naszej niezastąpionej ekipy wsparcia. Szczególnie chcemy podziękować augustowskim placówkom kultury, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Płaskiej, augustowskiemu WOPR, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie, Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Białymstoku, Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112, Straży Granicznej w Płaskiej, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego, Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu, Wigierskiemu Parkowi Narodowemu, Lasom Państwowym oraz Gospodarstwu Rybackiemu Adam Skoczko, których wędzonych ryb mogą państwo spróbować właśnie tutaj, będąc na pikniku. Tam po prawej stronie przy stolikach serdecznie zapraszamy. Zapraszamy na stoiska właśnie naszych partnerów, którzy czekają na państwa. Tam z grami, zabawami, konkursy z nagrodami, można obejrzeć sprzęt ratunkowy i dowiedzieć się ciekawostek związanych z wodą, z kanałem augustowskim, z Puszczą Augustowską. A na scenę zapraszam spontaniczny zespół ludzi, którym w duszy gra muzyka łagodna, z pięknym tekstem i pozwalająca na odkrywanie siebie na nowo. Przed państwem duet z przypadku. Dorota Bujnowska i Emil Kulbacki. Powitajmy ich brawami. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Miło nam, że dla państwa dzisiaj zaśpiewamy tak szantowo, turystycznie. A jeżeli będą utwory znane dla państwa, to zapraszam do śpiewania razem z nami, bo naprawdę bardzo lubię duże chórki. Za plecami gdzieś pozostał pusty brzeg.